Giovanni Guareschi, Mały Światek, Don Camilla, Przełożyły, Barbara Sieroszewska oraz Magdalena dudkiewicz litwiniuk Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa. Jeśli spodobał Ci się mój kanał, to zachęcam do subskrypcji. Mile są również widziane komentarze i łapki w górę. Dziękuję. Technika. Zamachu stanu Wieczór był wieczny i słotny, Mimo to o godzinie dziesiątej plac był nabity ludźmi, którzy już od trzech czy czterech godzin trwali cierpliwie wokół głośnika podającego wiadomości o przebiegu wyborów. Nagle zabrakło prądu i wszystko ogarnęły ciemności. Ktoś poszedł do transformatora, ale zaraz wrócił mówiąc, że nic się nie da zrobić, bo awaria nastąpiła nie wiadomo gdzie, może na linii, a może i w samej elektrowni. Ludzie poczekali jeszcze z pół godzinki, ale że deszcz przybierał na sile, rozeszli się po trochu do domów i na placu zapanowała pustka i cisza. Pepone poszedł do domu ludowego Razem z szarym, ostrym nieborakiem i kulawym gidziem, dowódcą czerwonej lotnej z Molinetto. I kiedy tak siedzieli przy świetle kaganka, wściekając się i kląc na elektryczność, która bojkotuje lud, około w pół do jedenastej wrócił chudy. Posłany na motorze do Roca Verde dla zasięgnięcia języka, bo może tam wiedzieli coś więcej. Wszedł zdyszany, z wyczeszczonymi oczyma, powiewając arkuszem papieru. Front zwyciężył, wydyszał. 52% do Senatu i 51% do Izby. Tamci już nic nie mają do powiedzenia. Trzeba natychmiast zorganizować demonstrację. Nie ma światła, to podpalimy dwa, trzy pobliskie stogi i będzie jasno. Dobra jest, ryknął Pepone. Ale kulawy Gigio chwycił chudego za połę i przytrzymał. Zamknij się i sieć, powiedział spokojnie. Póki co. Nikt nie ma o niczym wiedzieć. Musimy najpierw załatwić sprawę listy. Pepone popatrzył na niego zdumiony: Listy? Jaka znów lista? No jakże? Lista reakcjonistów, których trzeba jak najszybciej sprzątnąć. Pepone wyjąkał, że żadnej takiej listy nie robił. Ale kulawy zaśmiał się na to szyderczo. <laughs> Nie szkodzi. Jest tu już gotowa i pełna. Rzućmy na nią okiem. A jak decyzja będzie, to do roboty. To rzekszy, kulawy wyciągnął z kieszeni kartkę, na której było wypisanych około dwudziestu nazwisk i położył ją na stole. Myślę, że tu są wszyscy cholerni reakcjoniści tutejsi, wyjaśnił. To znaczy ci najpilniejsi. O pomyśli się trochę później. Pepone przeczytał listę nazwisk i podrapał się w głowę. Co tym powiesz? zapytał kulawy. No cóż, odpowiedział Peppone. W zasadzie się z tym zgadzam ale chyba nie ma takiego gwałtu. Mamy dość czasu, żeby rzecz załatwić przyzwoicie. Kulawy rąbną pięścią w stół Nie mamy ani minuty do stracenia powiedział twardo teraz, póki jeszcze nic nie podejrzewają. Możemy ich wszystkich ucapić. Jak czekamy do jutra, dadzą nogę. Tu wtrącił się ostry: Zwariowałeś? Zanim się człowieka sprzątnie, trzeba pomyśleć siedem razy: Ja nie zwariowałem. A ty nie jesteś dobrym komunistą, ryknął kulawy. Tu są same reakcyjne świnie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A jeżeli ty, mając taką okazję, nie załatwisz ich, to będziesz zdrajcą sprawy i partii. Ostry począsnął głową. Ani mi się śni. Ten zdradza partię, kto robi takie rzeczy, jakie ty tu umyśliłeś, bo może popełnić cholerne głupstwo. Jeżeli przez pomyłkę zlikwiduje kogoś niewinnego. Kulawy groźnie uniósł palec. Lepiej zawsze zlikwidować dziesięciu niewinnych, niż przepuścić jednemu, który może działać na szkodę partii. Martwi, nie szkodzą partii, jej szkodzą żywi. Mówiłem ci, jesteś złym komunistą. Jeżeli chcesz wiedzieć, zawsze nim byłeś. Jesteś mięczak, sentymentalny mięczak, przebrany mieszczuch. Ostry poblad tak, że Peponę musiał się wtrącić. Dosyć tego. Zasada towarzysza Gidzia jest słuszna i nie podlega dyskusji. To jedna z podstawowych zasad komunizmu. Komunizm wskazuje cel. Do którego musimy dążyć. Demokratyczna dyskusja może dotyczyć tylko wyboru najszybszych i najpewniejszych dróg, żeby ten cel osiągnąć. Kulawy, zadowolony, kiwał głową potakująco. A więc, ciągnął Peponę, po ustaleniu, że te osoby są albo mogą być szkodliwe dla partii, i że wobec tego trzeba je wyeliminować, musimy obmyślić sposób osiągnięcia tego celu. Bo jak zabierzemy się do tego na łapu capu i któremuś z tych reakcjonistów uda się nawiać, wyjdzie na to, żeśmy zdradzili partię. Jasno mówię? Słusznie, powiedzieli wszyscy. Jak najsłuszniej. Jest nas tu sześciu, mówił Pepony. A osób do załatwienia 20, m.in. tacy jak Filotti, co mają w domu pułk wojska i broń, broni ile wlezie. Jeżeli uderzymy na tych ludzi po kolei, po pierwszym strzale wszyscy inni dadzą nogę. Musimy zaatakować wszystkich jednocześnie, a na to trzeba zmobilizować ludzi i zorganizować 20 ekip. Odpowiednio do poszczególnych celów. Doskonale zaaprobował kulawy. Jakie tam doskonale wrzasnął pepony? To jeszcze nie wszystko. Potrzebna jeszcze jedna ekipa, 21, najsilniejsza, do unieszkodliwienia władz bezpieczeństwa, jak tylko się w to wtrącą. Potrzebne też patrole do pilnowania dróg i grobli. A taki, co chce działać tak jak ty, jak ty chciałeś, na łapu-capu, bez żadnego zabezpieczenia, narażając całą ekspedycję, nie jest dobrym komunistą, ale durniem. Kulawy zbladł i zacisnął zęby. Pepony wydał odpowiednie zarządzenia. Chudy miał natychmiast jechać, zawiadomić podległe komórki żeby ludzie na dany znak, zielona raca, stawili się na wyznaczonych miejscach, gdzie będą na nich czekali szary, ostry i nieborak, którzy zawczasu, jeszcze przed wypuszczeniem racy, ustalą skład poszczególnych ekip i wyznaczą obiekty akcji. Chudy pomkną zaraz na motorze, a szary, ostry, nieborak i kulawy gigio zabrali się do roboty. Wszystko ma grać, zapowiedział Pepone. Osobiście odpowiadacie za powodzenie akcji. Ja tymczasem pójdę zobaczyć, jak się rzecz ma z karabinierami. Don Camillo, nie mogąc się doczekać, aż światło znowu się zapali i radio zacznie gadać, zbierał się już do łóżka. Kiedy usłyszał pukanie, i uchyliwszy ostrożnie drzwi, zobaczył przed sobą Pepona. Prędko wysapał Peponę okropnie podniecony. Zabierać się, spakować tobołek i w nogi. Niech się ksiądz przebiera za mężczyznę, wsiada do łodzi i umyka. Pan Camillo przyjrzał mu się zaciekawiony. Golnąłeś sobie, towarzyszu wujcie, czy co? Jazda! wrzasnął Pepone. Front zwyciężył, i bojówki już się formują. Jest lista tych, których się ma zlikwidować, a ksiądz jest na pierwszym miejscu tej listy. Don Camillo skłonił się: Jakiż niespodziewany zaszczyt, panie wujcie! Nigdy by mi się przez myśl nie przeszło, że pan jest jednym z tych facetów, co układają listy porządnych ludzi do zlikwidowania? Pepone żałchnął się niecierpliwie. Nie ksiądz nie gada głupstw, nikogo nie chce zabijać. No więc, to ten przeklęty kulawiec zrobił listę i powołuje się na dyrektywy partii. Ty tu jesteś szefem Pepone. Mogłeś mu powiedzieć, żeby poszedł razem ze swoją listą do diabła. Pepony otarł twarz spotniałą i mokrą. Ksiądz się na tych rzeczach nic nie rozumie. Szefem jest partia i ten ma władzę, kto przemawia w imieniu partii. Gdybym się upierał, ten łobuz wsadziłby mnie na listę jeszcze przed księdzem. Coś pięknego. Towarzysz Pepone i reakcjonista Don Camillo powieszeni na jednej gałęzi. Don Camillo, niech się ksiądz spieszy, błagał Pepone. Ksiądz na to gwizdze, bo jest sam, ale ja mam syna, żonę, matkę i całą furę innych zależnych ode mnie. Niechże się ksiądz spieszy, jeżeli chce ocalić swoją skórę. Camillo począstną głową. Dlaczego tylko ja, a tamci pozostali z listy? Tamtych ani myślę ostrzegać. To nie są proboszczowie, burknął Peppone. Ksiądz sam może się o nich zatroszczych. Zajdzie ksiądz po drodze do dwóch, trzech i powie, żeby ostrzegli resztę i żeby się pospieszyli. Nie ksiądz zapisze nazwiska. Dobra rzekł don Camillo, wynotowawszy nazwiska. Zaraz spoślę chłopca kościelnego do Filotkich, a ich jest tylu, że aż nadto starczy do zawiadomienia wszystkich. Ja się stąd nie ruszam. Musi ksiądz uciekać, ryknął Peppone. Moje miejsce jest tutaj. W kościele, odparł spokojnie don Camillo. I nie ruszę się. Czy ksiądz zwariował? Wrzeszczał Peponę. Ale w tej chwili ktoś zapukał do drzwi i Peponę pobiegł schować się w drugim pokoju. Nowo przybyłym okazał się Ostry. Ale zdążył tylko powiedzieć Don Camillo, nie ksiądz nawiewa! Kiedy znowu rozległo się pukanie. Więc Ostry wyszedł czym prędzej tam, gdzie już przedtem schował się Pepone. Do pokoju wszedł Szary. Don Camillo, powiedział. Wcześniej nie mogłem się uwolnić, a sprawa jest paląca. Musi ksiądz zwiać. A tu jest spis tych, których trzeba ostrzec. Po czym on także musiał czmychnąć do drugiego pokoju. Bo ktoś pukał do drzwi. Był to nieborak, ponury jak zawsze. Ale nim zdążył się odezwać, wrócił do pokoju Pepone ostry i szary. Zupełnie jak w tych starych farsach jarmacznach, zaśmiał się drwiąco Don Camillo. Jak Jakbyśmy byli na jarmarku. Zaczekajmy jeszcze tylko na kulawego i będzie komplet. Ten to nie przyjdzie, mruknął Pepone. Westchnął, trzepnął łapą ostrego po ramieniu, szturchnął w brzuch szarego i klepnął głowę nieboraka. Cholerny świat! wykrzyknął. No, tośmy wszyscy razem, jak za dawnych, dobrych czasów. Jakoś się jeszcze rozumiemy, jak wtedy. Tamci pokiwali głowami za probatą. Szkoda! wesnął Pepone że nie ma tu chudego byłaby cała stara gwardia owszem jest wyjaśnił spokojnie Don Camillo chudy przyszedł najpierwszy dobra jest ucieszył się Pepone no to niech ksiądz się prędko zbiera ale Don Camillo był uparty nie powiedziałem już swoje Moje miejsce jest tutaj. Wystarczy mi wiedzieć, że wy nie będziecie do mnie strzelali. Pepone stracił cierpliwość. Wcisnął kapelusz na głowę, aż po uszy. Trzępnąwszy najpierw nie w niego łapą. Jak zwykł był czynić, kiedy szykował się do bitki. Wy dwaj bierzcie go za ramiona, a ja za nogi. Wyniesiemy go i przykrępujemy do bryczki. Ty nieborak, idź zaprząc kobyłę. Ale nim zdążył się ruszyć, rozbłysło się światło i stanęli o ślepieniu. Po paru sekundach zaczęło gaworzyć radio. A oto wyniki głosowania do Izby Deputowanych. Z 41 tysięcy obwodów na ogólną liczbę

Pepone spojrzał ponuro na Don Camilla. — Chwast niełatwo wyplemić — powiedział ze złością. — Upiekło się wam jeszcze tym razem. — Wam także się upiekło — odparł spokojnie Don Camillo. — Bogu niech będą dzięki. — Komu się natomiast nie upiekło? — To kulawemu Gidziowi który na próżno czekał na rozkaz wypuszczenia zielonej racy zamiast tego oberwał tyle kopniaków że okulał i na siedzenie i na tym wszystko się skończyło przybysze z miasta Dzidzino poczuł na sobie wzrok matki i obu sióstr, ale nie podniósł głowy, schylonej nad talerzem. Służąca wróciła do kuchni, a wtedy matka powtórzyła pytanie: No i co? Rozmawiałem ze wszystkimi nauczycielami i dyrektorem rzekł ojciec. Mówią, że jest jeszcze gorszy niż w zeszłym roku. Dzidino miał czternaście lat i był zaledwie w drugiej klasie szkoły średniej. Repetował ją, a w pierwszej siedział także dwa lata. – Nic poniu! – wykrzyknęła matka, zwracając się do Dzidzina. – Prywatne lekcje łaciny, matematyki, tyle pieniędzy, tyle ofiar! Oczy Dzidzina pełne były łez. Matka przechyliła się przez stół, chwyciła chłopca za czuprynę i uniosła jego twarz ku górze. Nic poniu, powtórzyła. Za drzwiami rozległy się kroki pokojówki. Pani przywołała na twarz wyraz spokoju. Ale kiedy dziewczyna wyszła, zwróciła się do męża. Cóż on takiego zmalował? Nic, wyjaśnił ojciec rozkładając szeroko ręce. Co się tyczy sprawowania, jest w porządku, na to nikt się nie skarży. Ale kiedy go pytają, nie odpowiada, a na klasówkach nie potrafi napisać ani jednego słowa bez byka. Nauczyciele nie mówią tego wyraźnie. Ale dają do, zroz do zrozumienia, że według nich to kretyn. Nie jest wcale kretynem, krzyknęła matka jest nic po nim. Ale już tego za wiele trzeba znaleźć sposób, żeby się uczył. Gotowa jestem na wszelkie ofiary. Pójdzie do konwiktu. Obie siostry spojrzały na Dżidina z pogardą. Przez niego my musimy cierpieć powiedziała starsza, która była już na uniwersytecie. Właśnie, choć nie jesteśmy niczemu winne dodała druga, prymuska swego liceum. Wszyscy na tym cierpimy rzekł ojciec. Takie nieszczęście w rodzinie na wszystkich się odbija. No cóż, choćbym miał żyły z siebie wypróć, Oddam go do konwiktu. Dzidzino był chłopcem nieśmiałym i małomównym, ale rozpacz dodała mu odwagi i oświadczył: Nie chcę się więcej uczyć. Chcę być ślusarzem. Pani zerwała się na nogi i wymierzyła dzidzinowi policzek: Chcę być ślusarzem. Powtórzył Gidzino. Tu wtrącił się ojciec. Uspokój się, Mario. Nie ma co robić z sen. Niech sobie gada. Pójdzie do internatu. I tam już potrafią go zmusić do nauki. Nie chcę się uczyć. Upierał się Gidzino. Chcę być ślusarzem. Idź do swego pokoju. Rozkazał ojciec. Dzidzino wyszedł i rada familijna podjęła dyskusję na nowo. Koniecznie trzeba go zamknąć w konwikcie, stwierdziła matka. Jak już zaczął otwarcie się buntować, to robiłby tu istne piekło. Już ja na to poradzę, zapewnił ojciec. Dzisiaj jeszcze udało mi się zachować spokój. Ale na przyszłość nie ręczę za siebie. Ileż nam ten chłopak przyczynia zgryzoty, biadała matka. Nie możemy przecież dopuścić, żeby repetował każdą klasę i stał się pośmiewiskiem całego miasta. Skoro się ma pewną pozycję w świecie, trzeba je strzec, jak oka w głowie. Pewnie, przytaknął ojciec. Syn naszego portiera był w pierwszej klasie razem z dziedzinem, a teraz jest już o dwie klasy wyżej. Pani dostała spazmów. Dziewczęta spojrzały na ojca potępiająco. Bo i po co było mówić takie rzeczy? Ale ojcu już od tak dawna leżało to na wątrobie, że wreszcie raz musiał sobie ulżyć. I to powiedzieć. Dzidzino wysiadł z autobusu o szóstej po południu. Pokręcił się trochę po wsi, ale wkrótce zapad wieczór, zaczął mrzeć deszcz, więc chłopiec schował się w podcienie w głębi placu i przez jakiś czas oglądał mizerne wystawy kilku sklepików. Miał jeszcze w kieszeni 200 lirów i chętnie poszedłby do kawiarenki na filiżankę mleka, ale nie starczało mu odwagi. Przeszedł przez plac schronić się z kolei w kościele. Zaszył się w najciemniejszy kącik i kiedy koło dziesiątej Don Camillo przyszedł powiedzieć dobranoc Chrystusowi w Wielkim Ołtarzu, znalazł Dziedzina śpiącego na ławce. Chłopak nagle zbudzony okrzykiem Don Camilla, widząc przed sobą zwalistą postać, jeszcze wyolbrzymioną przez mrok panujący w kościele, wytrzeszczył przerażone oczy. Co tu robisz? zapytał Don Camillo. Prze, przepraszam pana, wyjąkał chłopiec. Zasnąłem niechcący. – Jaki tam pan? – burknął Don Camillo. – Nie widzisz, że jestem księdzem? – Przepraszam wasza wielebność – szeknął chłopiec. – Zaraz sobie pójdę. Don Camillo spojrzał w dwoje wielkich oczu pełnych łez i chwycił za ramię Dzidzina, który już kierował się ku drzwiom. – Dokąd idziesz? – zapytał. – Nie wiem – odpowiedział Dzidzino. Don Kamilno wyciągnął chłopca z mrocznego kąta. Popchnął go przed wielki ołtarz, gdzie było jaśniej, i przyjrzał mu się uważnie. Paniczek mruknął po chwili: Przyjechałeś z miasta? Tak. Przyjeżdżasz tu z miasta i nie wiesz, gdzie masz iść? Pieniądze masz? Tak, odpowiedział chłopiec. I pokazał dwa stulirowe banknoty. Don Camillo ruszył ku drzwiom, prowadząc za sobą Dziedzina. Kiedy przyszli na plebanie, wziął płaszcz i kapelusz. Chodź ze mną, powiedział Szorstko. Zobaczymy, co o tym wszystkim powie wachmistrz. Dziedzino patrzył na niego przerażony. Ja nic nie zrobiłem, wyjąkał. A skąd się tu wziąłeś? Huknął Don Camillo. Chłopak zwiesił głowę. Uciekłem z domu wyznał. Uciekłeś? A dlaczego? Przymuszają mnie, żebym się uczył a ja nic z tego nie rozumiem. Chcę być ślusarzem. Ślusarzem? Tak, proszę pana. Tylu ludzi zajmuje się ślusarką i dobrze im jest. Dlaczego ja nie mógłbym także być lusarzem? Też byłoby mi dobrze. On Camillo zawiesił swój płaszcz z powrotem na wierszaku. Stół był jeszcze nie uprzątnięty po kolacji. Don Camillo poszperał w kredensie, znalazł trochę sera i kawałek mięsa. Usiadł i przyglądał się z przyjemnością dziedzinowi. Który zajadał z apetytem, ale obyczajnie, jak przystało na dobrze wychowanego chłopca. A więc chciałbyś zostać ślusarzem? zagadnął po chwili. Tak, proszę pana. Don Camillo roześmiał się i chłopiec poczerwieniał. Gościnne łóżko było zawsze gotowe w pokoiku na piętrze. Nie było więc z umieszczeniem chłopca na noc żadnych trudności. Wychodząc z pokoju, don Camillo rzucił na łóżko swój płaszcz. Kaloryferów tu nie ma, wyjaśnił. Zimno tu nie na żarty. Długo wierci się na łóżku przed zaśnięciem. Ślusarzem, pomrukiwał don Camillo. Chcę być ślusarzem, no no! Następnego ranka Don Camillo wstał jak zwykle na ranną mszę, nim jeszcze rozedniało. Ale starał się nie robić hałasu, żeby nie zbudzić śpiącego w przyległym pokoiku chłopca. Przed zejściem na dół uchylił po cichu drzwi, żeby sprawdzić, czy w gościnnym pokoju wszystko jest jak należy. Zobaczył łóżko porządnie zasłane i dżdżina siedzącego obok na krześle. Zdumiał się. Na ten widok. Czemu nie śpisz? Zapytał trochę zirytowany. Już się wyspałem. Tego ranka padał deszcz i było obrzydliwie zimno. Toteż wczesnej mszy don Camilla wysłuchał tylko Gino i specjalnie dla niego don Camillo wygłosił krótkie kazanie, w którym mówił o obowiązkach synów, o szacunku, z jakim dzieci powinny spełniać życzenia rodziców. I w mało które ze swych kazań włożył tyle sumiennego wysiłku. A nieszczęsny Dżidzino, samotny i zagubiony w mrocznym kościele, w którego pustce tubalny głos ogromnego księdza potężniał jeszcze i budził grzmiące echo, słysząc do siebie skierowane słowa: Wy, chłopcy, czuł, że przytłacza go odpowiedzialność. Za wszystkie grzechy wszystkich chłopców świata. Imię, nazwisko, imię ojca, miejsce i data urodzenia, miejsce zamieszkania i numer telefonu. Zadysponował Don Camillo dziedzinowi, kiedy zjedli śniadanie. Chłopiec spojrzał wystraszony, ale powiedział wszystko, co należało i Don Camillo poszedł telefonować. Telefon przyjęła pani. Pani syn jest moim gościem. Może pani być o niego spokojna. Nic mu tu nie grozi, oświadczył don Camillo po wyjaśnieniu, kto mówi. Potem podszedł do telefonu ojciec Dżidżina i don Camillo uspokoił z kolei jego, dodając, że chłopiec jest wszcząśnięty. Zdaje sobie sprawę, że źle postąpił i szczerze tego żałuje. Byłoby dobrze, aby go zostawili na kilka dni w spokoju, a już on, don Camillo, postara się do chłopca przemówić i nakłonić go do nauki zgodnie z życzeniem rodziców. Mogą dla całkowitej pewności zwrócić się do biskupa o potwierdzenie tego, co on tu powiedział przez telefon. I niech zatelegrafują. Czy może zatrzymać chłopca przez parę dni u siebie w gościnie? Wczesnym popołudniem nadeszła depesza. Twoi rodzice pozwalają zostać ci u mnie jakiś czas, powiedział dżidzinowi don Camillo. I dżidzino wreszcie się uśmiechnął. Don Camillo włożył płaszcz i wyszedł zabierając sobą chłopca. Przeszli całą wieść i stanęli przed warsztatem Pepona. Peponne zajęty był rozbieraniem na kawałki silnika samochodowego. Na widok don Camilla cisnął na ziemię klucz francuski i podparł się pięściami pod boki. Tu się nie robi polityki, odezwał się ponuro, tu się pracuje. Doskonale! odparł don Camillo. Zapalając swoją połówkę cygara, i wypchnął naprzód dziedzina. Cóż to znowu? zapytał Peppone. A jest młody burżuj, który uciekł z domu, bo każą mu studiować. A on chce się nauczyć ślusarstwa. Interesuje cię to? Peppone przyjrzał się Wątłemu, elegancko ubranemu chłopcu. I zaśmiał się wzgardliwie. Ty chcesz być ślusarzem? Tak, proszę pana, odpowiedział dzidzino. Tu nie ma żadnych panów, ryknął Pepone. I dzidzinowi oczy zaszły łzami. Tak jest, szefie, wyszeptał. Pepone coś murknął, odwrócił się, podniósł z ziemi klucz francuski i wrócił do swojej roboty. Gidzino spojrzał na don Camilla, a don Camillo kiwnął zachęcająco głową. Wtedy Gidzino ściągnął palto, pod nim miał kombinezon z granatowego drelichu. Pepone odrzucił klucz francuski i zaczął pracować kluczem nieruchomym. Wykręcił cztery nakrętki szesnastką i teraz była mu potrzebna czternastka. I oto już ją miał przed nosem. Ten klucz numer 14 drżał, bo sam Gidzino bał się jak diabli, ale była to bądź co bądź czternastka i Pepone chwycił ją, choć niechętnie. Teraz don Camillo mógł już odejść. Od progu zwrócił się jeszcze raz do Gidzina. Młodzieńcze, powiedział, tu się pracuje, tu się nie robi polityki. Jak tylko usłyszysz, że ten facet gada o polityce, rzuć wszystko i wracaj do domu. Pepone podniósł oczy i ponuro spojrzał na don Camilla. Ojciec chłopca przyjechał po jakichś dziesięciu dniach i don Camillo przyjął go z należytymi względami. Opamiętał się? Zapytał ojciec. To całkiem do rzeczy chłopak, odpowiedział don Camillo. Gdzie on jest? Uczy się, rzekł don Camillo. Pójdziemy do niego. Doszedłszy do warsztatu Pepona, don Camillo zatrzymał się i otworzył drzwi. Dzino stojąc przy imadle, obrabiał coś pilnikiem. Pepone zbliżył się do przybyłych. I ojciec Dzina patrzył na niego zaskoczony z otwartymi ustami. To jest ojciec chłopca, wyjaśnił don Camillo. Ach! mruknął Peponę niezbyt życzliwie, lustrując nieufnym wzrokiem tego godnie prezentującego się pana. Dobrze się sprawia? zapytał przybyły niepewnie. To urodzony mechanik, odpowiedział Pepone. Za rok nie będę go już tu miał, czego uczyć ani co mu wbijać do głowy. Trzeba go będzie posłać do miasta, do zakładu mechaniki precyzyjnej. Bardzo zdolne dziecko. Don Camillo z ojcem Giudzina wracali na plebanię w milczeniu. Co ja powiem, żonie? Odezwał się wreszcie ojciec Dzidzina z przerażeniem w głosie. Pan Camillo popatrzył na niego. Niech pan powie szczerze. Czy jest pan zadowolony z tego, że zrobił dyplom i skończył jako naczelnik wydziału w Urzędzie Państwowym? Hm. Marzyłem niegdyś, żeby się wyspecjalizować w silnikach spalinowych, wesnął ojciec Dzidzina. On Kamilno rozłożył ręce. Niech pan to powie swojej żonie. Ojciec Dzidzina uśmiechnął się żałośnie. Proszę się za mnie pomodlić, wieledny księże. Będę przyjeżdżał co tydzień odwiedzać Dzidzina. Gdyby było czego potrzeba, proszę do mnie napisać, ale nie do domu. Niech ksiądz adresuje do biura. Potem trzeba mu było opowiedzieć, jak się odbyła prezentacja dziedzina w warsztacie. I kiedy usłyszał o kluczu numer czternaście, o tej czternastce, która właśnie była potrzebna i została na czas podana, oczy mu zabłysły. Mój ojciec, wykrzyknął, był najlepszym w świecie tokarzem. Dobra krew nigdy nie zawodzi. Anioł z XIII wieku. Umarł stary Bassini, i w jego testamencie tak było napisane: Pozostawiam wszystko proboszczowi. Niech to obróci na pozłocenie anioła z dzwonnicy. Ma tak błyszczeć, żeby mógł stamtąd z góry widzieć, gdzie jest moja wieś. Anioł stał na szczycie dzwonnicy. I z dołu nie wydawał się niczym nadzwyczajnym, bo dzwonnica była wysoka. Ale kiedy ustawiwszy rusztowania, dostali się do niego, okazało się, że jest wzrostu człowieka. Niemało potrzeba było dukatowego złota, żeby go całego pokryć. Z miasta przyjechał specjalista i wdrapał się na wieżę, by zbadać rzecz na miejscu. Ale nie pozostał tam długo. Już po kilku minutach szedł na dół, szalenie podniecony. – To jest Archanioł Gabriel z Kutej Miedzi – wyjaśnił don Kamillowi. – Wspaniałe dzieło sztuki. – Autentyczny zabytek z XIII wieku. Don Kamillo popatrzył z góry na niedużego człowieczka i potrząsnął głową. – Jakże on może być z XIII wieku? – jeżeli kościół i dzwonnica liczą może najwyżej 300 lat? Proszę, księdza, pracuję w moim faku 40 lat i pozło pozłociłem już tysiące posągów. Jeżeli on nie jest XIII wieku, to wam go pozłocę za darmo. Don Camillo był człowiekiem mocno stąpającym na ziemi, ale ta historia zaintrygowała go tak dalece, że wdrapał się razem z człowiekiem na szczyt dzwonnicy, chcąc przyjrzeć się aniołowi z bliska. I rozdziwił usta z podziwu, bo był to rzeczywiście anioł niezwykłej piękności. Don Camillo szedł na dół niezwykle wszcząśnięty. Jakimże sposobem tak piękny anioł mógł zawędrować na wieżę ubogiego wiejskiego kościoła? Przewertował archiwum parafialne, szukając czegoś, co by rzuciło świat na tę dziwną sprawę, ale nie znalazł absolutnie nic. Następnego ranka specjalista od złocenia wrócił z miasta razem z dwoma panami, którzy wdrapali się na wieżę. A kiedy z niej zeszli, powtórzyli Don Kamillowi to samo, co powiedział mu przedtem tamten – anioł, był autentycznym dziełem sztuki z XIII wieku. Byli to dwaj profesorowie z branży artystycznej, dwie powagi w swojej dziedzinie. I Don Camillo dziękował im wzruszony. To wspaniała nowina, wykrzyknął. Anioł z XIII wieku, nadzwonnicy tego ubogiego kościoła. To wielki honor dla naszej wsi. Tegoż popołudnia zjawił się fotograf i wlazł na wieżę, żeby obfotografować anioła ze wszystkich stron. A następnego ranka gazeta w mieście wydrukowała obszerny artykuł o Aniele z XIII wieku. Autor artykułu, zilustrowanego trzema zdjęciami, dowodził, że byłoby wręcz zbrodnią pozostawić tak cenne dzieło sztuki na wieży, na pastwę niepogody. Spuścizna artystyczna jest własnością całego społeczeństwa. Musi być otaczana opieką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Don Kamillowi uszy aż poczerwieniały ze złości. Jeśli te przeklęte mieszczuchy myślą, że im się uda wycyganić od nas naszego anioła, to się grubo mylą, powiedział do murarzy umacniających rusztowania wokół dzwonnicy. Pewno, że się mylą, przytaknęli murarze. Nasz on jest i nic im do tego. Potem zjechały jeszcze jakieś nowe grube ryby, także ktoś od biskupa i wszyscy poszli obejrzeć anioła. A po powrocie oświadczyli Don Kamillowi, że to zbrodnia zostawić rzecz tak piękną na pastwę deszczów i mrozu. Kupię mu płaszcz nieprzemakalny, mruknął wreszcie don Camillo. A kiedy tamci zwrócili mu uwagę, że to nie jest właściwa argumentacja, don Camillo zaczął argumentować w sposób właściwy. We wszystkich miastach świata, powiedział. Rozmaite cenne posągi stoją od setek lat na placach publicznych, narażone na mróz i słotę, i nikomu przez myśl nie przechodzi, żeby chować je pod dach. Dlaczego więc my musimy chować pod dach naszego anioła? Czemuż nie pojedziecie do Mediolanu tłumaczyć Mediolańczykom, że ich Madonnina niszczy się na szczycie katedry? Więc niech ją stamtąd ściągną i gdzieś zamkną? Jak myślicie, czy mediolańczycy nie odpowiedzieliby wam na taką propozycję kopniakami? Mediolańska madonnina to całkiem co innego, upierała się jedna z grubych ryb. Ale mediolańskie kopniaki są takie same jak tutejsze, zareplikował don Camillo. A ponieważ zgromadzony na kościelnym cmentarzu tłum głośno aprobował tę odpowiedź, wołając Dobrze mówi, tamci nie nalegali więcej. Ale po jakimś czasie miejska gazeta znowu podjęła atak. Zostawić anioła z XIII wieku, takiego pięknego anioła na szczycie dzwonnicy, jakiejś zabitej deskami wioski na nizinie. To istna zbrodnia. Nie znaczy to, żeby ktoś chciał pozbawić wieś jej anioła. Sama ta wieś mogłaby dzięki aniołowi zyskać niemałą atrakcję turystyczną, gdyby umieścić posąg w jakimś miejscu dostępnym. Jakiemuż miłośnikowi sztuki warto wybierać się do odległej wsi na nizinie po to, żeby stojąc na placu przyglądać się z zadartą do góry głową figurze tkwiącej na czubku dzwonnicy? Niech przeniosą posąg do wnętrza kościoła, zrobią z niego odlew, jak najdokładniejszą kopię i pięknie pozłoconą umieszczą ją na wieży. Ludzie czytali artykuł i zaczynali szemrać, że prawdę mówiąc, dopóki anioł jest tam na górze... Nikt nie może podziwiać jego piękności. W kościele wszyscy mogliby go oglądać, a dzwonica nic by na tym nie straciła, bo przecież miałaby swego pozłacanego anioła dokładnie takiego samego jak dawny. Parafialne grube ryby dyskutowały na ten temat z Don Camillo, który w końcu sam uznał, że jednak nie ma racji. Kiedy spuszczono anioła ze szczytu dzwonicy na ziemię, cała wieś zgromadziła się na placu. Pozostawiono posąg przed kościołem na kilka dni, bo wszyscy chcieli go z bliska obejrzeć i dotknąć. Schodzili się nawet ludzie z całej okolicy, gdyż rozeszła się wieść, że jest to anioł cuda czyniący. A kiedy przyszło do zrobienia formy odlewniczej, Don Camillo był nieugięty. Anioł się stąd nie ruszy, przywieziecie wszystko, co trzeba, i zrobicie formę tutaj powiedział. Stary Bassini, jak się okazało, po uregulowaniu jego wszystkich spraw majątkowych, pozostawił dość pieniędzy na pozłacenie już nie jednego, ale dziesięciu aniołów. Nie było więc kłopotów ze znalezieniem środków na wykonanie brązowej kopii przeznaczonej do umieszczenia jej nad dzwonnicy. Kopia nadeszła wkrótce, lśniąca dukatowym złotem. Ludzie zbiegli, żeby ją obejrzeć i uznali ją za arcydzieło. Badali centymetr po centymetrze, porównywali z oryginałem. Wszystko było Odrobione, wręcz nadzwyczajne. Gdyby pozłocić i tamtą starą figunę, nikt nie potrafiłby ich rozróżnić, rzekli. Don Kamilla naszły skrupuły. Każe pozłocić także i prawdziwego anioła postanowił. Pieniądze są. Ale tu wtrąciły się grube ryby z miasta. Oświadczyły, że oryginału nie wolno nawet tknąć. Wysypały cały worek argumentów. Don Camillo miał jednak na tę sprawę pogląd jasny i zdecydowany. Tu nie chodzi o sztukę, powiedział. Stary Bassini powierzył mi swoje pieniądze, żebym dał pozłać, pozłocić anioła z dzwonnicy. A anioł z dzwonnicy to ten. I ja muszę go dać pozłocić, inaczej pogwałciłbym ostatnią wolę nieboszczyka Basiniego. Nowy anioł został wywindowany na szczyt dzwonicy, i zaraz potem specjaliści zabrali się do pozłacania Starego Anioła. Niebawem wszystko było gotowe. Starego Anioła umieszczono w kościele, w niszy, w pobliżu wejścia. I stał tam cały złocisty i taki piękny, że ludzie stawali przed nim z otwartymi z podziwu ustami. Wieczór inauguracji don Camillo nie mógł zasnąć. O dziesiątej wstał i poszedł popatrzeć na swojego złotego anioła. Trzynasty wiek, przemówił do niego. A ten kościół stoi niespełna 300 lat. Więc istniałeś już 400 lat, kiedy ten kościół zbudowano. Jak to się stało, żeś zawędrował na naszą dzwonnicę? Kto cię tam umieścił? Don Camillo spojrzał na rozłożyste skrzydła archanioła Gabriela. I otarł swoją ogromną dłonią spotniałe nagle czoło. Cóż znowu? Jakże mógłby miedziany anioł pofrunąć na szczyt dzwonnicy? Anioł stał w niszy, osłonięty wielką, oprawioną w ramy szybą, którą można było otwierać. Don Camillo spiesznie wyjął z kieszeni kluczyk i otworzył szklane drzwi niszy. Jakże mógł wytrzymać w takim pudle anioł, przywykły przebywać wysoko na wieży, pod gołym niebem? Musiał mu okropnie brakować powietrza. Don Camillo pomyślał o starym Bassini i jego testamencie. Pozostawiam wszystko proboszczowi. Niech to obróci na pozłocenie anioła z dzwonnicy. Ma tak błyszczeć? żeby mógł stamtąd z góry widzieć, gdzie jest moja wieś. Stary Bassini nie widzi z góry, jak błyszczy jego anioł, pomyślał Don Camillo. Widzi, jak błyszczy anioł fałszywy, a chciał, żeby mu błyszczał ten tutaj. Ogarnęło go przerażenie. Oszukać starego Bassiniego? Don Camillo poszedł uklęknąć przed Chrystusem w Wielkim Ołtarzu. Panie Jezu, szepnął, dlaczego oszukałem starego Basiniego? Dlaczego posłuchałem tych durniów z miasta? Chrystus nie odpowiedział i Don Camillo wrócił znowu przed niszę anioła. Przez trzysta lat patrzyłeś na te pola i tych ludzi. Przez 300 lat czuwałeś milcząco nad tą ziemią i jego mieszkańcami. A może nawet przez sześćset bo ten kościół zbudowano na ruinach innego, bardzo starego kościoła? Strzegłeś nas od wojny, głodu i zaraz. Ile piorunów odegnałeś od nas daleko? Ile przepędziłeś burz? Od trzystu lat, a może od sześciuset, słałeś ostatnie pożegnanie od rodzinnej wsi duszom zmarłych ulatującym do nieba. W twoich skrzydłach drżał dźwięk wszystkich dzwonów, smutnych i radosnych. Stulecia radości i stulecia bólów zamknięte są w twoim metalu. A teraz jesteś tu, bez powietrza, zamknięty w złoconej klatce, i nie będziesz już oglądał słońca ani błękitu nieba. Na Twoim miejscu stoi anioł fałszywy, odlany z brązu, a w jego metalu zamknięte jest tylko echo przekleństw odlewaczy zatrutych jadem polityki. Ten fałszywy anioł. Zagarnął bezprawnie Twoje miejsce. Jakiś człowiek, któremu przyświecała wiara, kuł młotem Twój kruszec, modelował go milimetr po milimetrze. Tamtego stworzyły bezbożne potworne maszyny. Wygląda tak samo jak Ty. W każdy milimetr Twojego metalu. Wtopiona jest jednak odrobina wiary nieznanego artysty z XIII wieku, a w metalu tamtego jest tylko zimna bezbożność maszyny. Jakże będzie nad nami czuwał ten nieczuły, obojętny, fałszywy anioł? Cóż go mogą obchodzić nasze pola i nasi ludzie? Była już godzina jedenasta w nocy, nocy pełnej ciszy i mgły. Don Camillo wyszedł z kościoła i zapuścił się w ciemność. Pepone szedł prędko na dół na ulicę i popatrzył złym okiem na don Camilla. Potrzebny mi jesteś, rzekł krótko, don Camillo, włóż coś na siebie i chodź ze mną. Przyszedszy do kościoła, don Camillo pokazał peponowi anioła błyszczącego dukatowym złotem. Strzegł ciebie, twojego ojca i matkę. Ojca i matki twojego ojca i twojej matki. Trzeba, żeby strzegł twego syna. Musi wrócić na swoje miejsce. Pepone spojrzał na don Camilla. Czy ksiądz oszalał? Tak, odpowiedział don Camillo. Ale chociaż szalony, nie dam rady sam jeden temu szaleństwu, które sobie zamyśliłem, potrzebna mi pomoc takiego szaleńca jak ty. Rusztowanie stało jeszcze nietknięte wokół wieży. Don Camillo wetknął sutannę w spodnie i wdrapał się na górę, zanim wszedł peponę z blokiem do wciągania ciężarów. Byli tylko we dwóch, ale zawzięci i silni. Obwiązali anioła sznurami, odśrubowali od cokołu. Posąg został spuszczony na dół. Razem zadźwigali go do kościoła. Wyjęli z niszy prawdziwego anioła i ustawili na jego miejsce fałszywego. Prawdziwego przykrępowali do bloku i wciągnęli na wieżę. Tamtego drugiego anioła musiało ustawiać na wieżę aż pięciu ludzi. Tego umocowali we dwóch. Znalazłszy się z powrotem na ziemi, pobiegli czym prędzej na plebanie. Byli mokrzy od potu i mgły. Ręce mieli poddzierane ze skóry. Zobaczyli, że jest piąta rano. Teraz dopiero uprzyptomnili sobie, czego dokonali i przelękli się. Świtało. Podeszli do okna i wyjrzeli. Anioł stał wysoko na szczycie dzwonnicy. To niepodobna, wyjąkał Peppone. Ogarnęła go gwałtowna wściekłość i obrócił się do Don Camilla. Po co mnie ksiądz to wrobił, wrzasnął co ja miałem wspólnego z tą przeklętą aferą? To nie jest przeklęta afera odpowiedział spokojnie Don Camillo. Za dużo już fałszywych aniołów pęta się po tym świecie i pracuje na naszą szkodę. Potrzeba nam prawdziwych aniołów, żeby nas strzegli, tak jak ten. Pepone skrzywił się z niesmakiem. Zwykłe dyrdy małki klerykalnej propagandy, powiedział i poszedł sobie bez pożegnania. Ale kiedy stał już przed drzwiami swego domu, coś kazało mu się odwrócić i spojrzeć w górę. I zobaczył Anioła, który na szczycie dzwonnicy błyszczał w świetle wczesnego ranka. Ciał, towarzyszu, mruknął Peponę, nagle rozpogodzony i uchylił Aniołowi kapelusza. A tymczasem Don Camillo, klęcząc przed wielkim ołtarzem, mówił do ukrzyżowanego. Panie Jezu, nie wiem do prawdy, jak myśmy temu dali radę? Chrystus nic nie odpowiedział, ale uśmiechnął się, bo on dobrze wiedział, jak to się stało.